Więc no, temat jest taki, jaki widać, czyli trochę będzie o trajcach, trochę o czymś innym niż trajcy, ale co pomaga rozwiązać te same problemy. Więc najpierw kilka słów o mnie. Nazywam się Piotr Młynarczyk, jestem architektem w naszej klasie. W naszej klasie pracuję już od lipca 2008 roku, czyli ponad 3 lata. Jestem absolwentem informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. No, takie podstawowe informacje o mnie. Agenda prezentacji. To na początku powiem, dlaczego trajcy, czyli jakie problemy rozwiązują, po co takie rozwiązania są wprowadzane do PHP. Później powiem sobie trochę o rozszerzeniu języka, czyli na czym polegają trajcy, jak ich używać, do czego. Później powiem, co przed PHP 5.4, bo trajcy są wprowadzane w PHP 5.4. No i pokażę, że można zrobić sobie podobne rozwiązanie, znaczy rozwiązanie, które będzie rozwiązywało te same problemy co trajcy, a będzie zrobione w PHP 5.3 na przykład, czy 5.2. No i jeszcze na koniec kilka przykładów użycia prostszych. Ok, więc w PHP, jak każdy wie, mamy pojedyncze dziedziczenie, czyli takie proste drzewko dziedziczenia, tutaj jest jakiś prosty przykład. Każda klasa może mieć maksymalnie jedną klasę bazową, może oczywiście implementować wiele interfejsów, ale klasę bazową może mieć tylko jedną. No i niestety nie wszystko można wyrazić w ten sposób. Przykładowo mamy taki problem, że mamy dwie klasy umieszczone w różnych miejscach hierarchii klas, tak jak delfin i śledzik. No i one, oba te zwierzątka umieją sobie pływać, więc być może mają jakąś metodę swim. No i niestety ta implementacja pewnie będzie podobna, bo to jest ta sama metoda, ale w hierarchii klasy są umieszczone w dwóch różnych miejscach, przez co ten kod niestety musi być zdublowany. Albo musimy robić jakieś inne rozwiązania, które nie zawsze są fajne, bo dublujemy kod, bo przenosimy coś do statycznych miejsc, to nie są fajne rozwiązania, później trudno się debuguje taki kod, trudno się z nim pracuje. Ogólnie problem polega na tym, że chcemy używać już raz napisanego kodu w kilku miejscach. To chyba wszyscy wiemy, że duplikowanie kodu nie jest fajnym rozwiązaniem. Jeżeli mamy coś później zmienić w tym kodzie, musimy znaleźć wszystkie jego wystąpienia, zmienić we wszystkich miejscach. Czasami zapomnimy o czymś, bug zostaje. Nie jest to fajne. No i przykłady na przykład są takie, nasza klasa udostępnia API, no i w API chcemy ponownie użyć tych samych kontrolerów do zwracania treści, ale chcemy zmienić na przykład sposób prezentacji danych. Na przykład w API będzie to JSON, a nie HTML, albo XML, albo coś innego, albo dodatkowo chcemy ograniczyć dostęp, filtrować po IP albo czymkolwiek, więc używamy tych samych kontrolerów, ale w innych miejscach w hierarchii klas, bo to będzie gdzieś wpięte pod API dodatkowo i w API, w kilku klasach kontrolerów chcemy dodać te ograniczenia, które nakłada API. Inny przykład to na przykład singleton. No i już abstrahując od tego, czy singleton jest dobrym wzorcem, czy złym, czasami go używamy. No jeżeli mamy kilka klas w hierarchii, z których chcemy zrobić singletony, no to ten sam kawałek kodu getInstance metodę musimy napisać w zasadzie taką samą w każdym z tych miejsc. To też nie jest fajne. No i rozwiązania, jakie często się stosuje, no to jest duplikacja kodu. Można przenieść implementację w hierarchii wyżej, ale wtedy ona nie zawsze oddaje, tak? Na przykład samo zwierzę mogłoby mieć metodę swim, no ale wiemy, że nie każde zwierzę umie pływać, więc to jest niefajne rozwiązanie. Można stosować jakieś wrapery, strategie, ale to znacząco zagmatwa kod, a nie do końca rozwiąże nasze problemy. Tak? Nie rozwiążemy wszystkich problemów, a znacząco zagmatwamy kod. W niektórych językach programowania stosuje się wielodziedziczenie, co pomaga rozwiązać ten problem. Mamy sobie na przykład taki delfin mógłby dziedziczyć po dwóch klasach, po ssaku i po zwierzęciu pływającym, ale wtedy mamy inne problemy z kolei, na przykład problem diamentu. Tak jak tutaj widzimy, hierarchia klas tworzy taki diamencik i delfin ma metodę move, ale jeżeli by jej sam nie nadpisywał i wywołujemy metodę move, to nie wiemy, z której klasy bazowej powinna być wywołana. Czy to powinien być jako zwierzę pływające, czy jako ssak. No dlatego to nie zawsze rozwiąże nasz problem. Czasami musimy sami zadecydować,
Mamy problemy właśnie jak problem diamentu, no i dziwną hierarchię klas. Ta hierarchia już nie jest taka ładna, drzewiasta, tylko jest zagmatwana. No i w PHP proponowano, żeby zastosować mechanizm tradesów. No i tradesy, tutaj kawałek z RFC, to jest właśnie mechanizm, który potrafi zredukować ograniczenia pojedynczego dziedziczenia po to, żeby można było jeden kod użyć w kilku miejscach w hierarchii klas. No i przyjrzymy się, jak one wyglądają. No to przede wszystkim przypominają klasy. Tutaj jest taki mały przykładzik, mamy trade T, definiujemy w nim jakieś metody. Wygląda to jak klasa. No i później w klasie możemy użyć takiego tradesa. No on definiuje nam zbiór metod, które będą w danej klasie później zaimplementowane. To jeszcze taka uwaga jest dosyć istotna, że tak naprawdę podczas kompilacji kodu do klasy są dodawane te metody i ta cała struktura jest spłaszczana. To nie jest tak, że dynamicznie podczas interpretacji kodu wiemy, że klasa A używa tradesa, odnajdujemy ten trades, patrzymy, co on ma, tylko w zasadzie podczas kompilacji, oczywiście wiemy, że PHP nie jest kompilowany, ale w momencie wczytywania tej klasy, wczytywane są tradesy, ta cała klasa jest spłaszczana razem z tymi metodami, które dostaje z tradesów i wtedy już mamy faktycznie klasę, tak jakbyśmy ją sami napisali z tymi odpowiednimi metodami. No i kilka takich własności tych tradesów. No to pierwsza jest taka, że metody klasy są ważniejsze. Na tym rysunku, na tym schemacie u góry jest to, co jest w kodzie, a na dole jest to, co w zasadzie po skompilowaniu będzie. Czyli widzimy sobie, klasa bazowa ma metodę, taką samą metodę ma trade i taką samą metodę ma klasa dziedzicząca po tej klasie bazowej. No i metody klasy są ważniejsze, czyli ta po spłaszczeniu, ta klasa fun będzie tą implementacją, która była w tej klasie zaimplementowana. Nie będzie to ani implementacja z tradesa, ani implementacja z klasy bazowej. Tak, na tym, widać ten kod? No to można siąść bliżej. Więc to jest podstawowa własność, metody klasy są ważniejsze niż metody z tradesów. Jeżeli sobie w jednej klasie użyjemy kilku tradesów, no to oczywiście może wystąpić konflikt. Oba tradesy tutaj implementują tą samą metodę, no i w momencie, kiedy w klasie użyjemy tych dwóch tradesów, to dostaniemy później fatal error, że oba tradesy implementują tą samą metodę, jest kolizja, nie wiadomo, której użyć. To jest to samo, co ten problem diamentu w multidziedziczeniu. No i w tradesa konflikty rozstrzygamy jawnie, czyli w definicji klasy, jak używamy tradesów, musimy powiedzieć, której implementacji chcemy użyć. Jak już powiemy, której, no to wtedy jest wszystko jasne. W tej klasie funkcja fun będzie pochodziła z tradesa pierwszego. Dalsza własność to, co jest, tutaj było o metodach, teraz pytanie, co z konfliktami pól. No i tu miałem taki slajd, który skreśliłem wczoraj, dlatego, że już nie jest aktualny, bo prezentację na początku robiłem, jak było PHP 5.4 wersji alfa, teraz już jest wersji beta i to się zmieniło. Ale pokażę ten slajd, no bo wcześniej w wersji alfa można było zrobić tak, że użyć tradesów i w zależności w jakiej kolejności ich użyliśmy, to taką wartość miało pole. Tak, w tradesie pierwszym to pole ma wartość 1, w tradesie drugim to pole ma wartość 2. No i w zależności w jakiej kolejności użyliśmy tradesów, no to ostatni był najważniejszy. Dodatkowo, jeżeli w tej klasie było zdefiniowane to pole, to nie miało znaczenia, było brana zawsze wartość tradesa. No i w wersji beta niestety już jest różnica, bo dostaniemy sobie fatal error, że jeżeli są zdefiniowane pola w tradesach, no to muszą one mieć taką samą wartość początkową, muszą być tak samo zainicjalizowane. Więc to slajd zostawiłem, ale trochę po to, żeby pokazać, że to się trochę jeszcze zmienia. W wersji alfa było inaczej, było w beta, teraz w beta jest trochę inaczej, w oficjalnym release może być jeszcze trochę inaczej, bo też niektóre źródła podają, że w ogóle nie można stosować pól, a tutaj, jak widzimy, można
i mogę pokazać też, uruchomić kod i to faktycznie działa i właśnie takie będzie zachowanie. Inna ważna własność to są aliasy. Możemy decydować, którą metodę, z którego trace'a weźmiemy, operatorem instead of, ale możemy też zrobić alias na drugą metodę, której nie użyjemy. Tak, mamy tutaj dwa trace'y, trade 1 z metodą fun, trade 2 z metodą fun. No i teraz mówimy sobie, że chcemy używać metody fun z trade 1, ale ta metoda z trade 2 stanie się teraz metodą fun 2. Możemy używać obu implementacji tych metod. No i tak jak widać właśnie na przykładzie, klasa ta, która używa tych trade'ów, będzie miała teraz dwie metody, będzie miała metodę fun z trade'a jednego i fun 2 z trade'a drugiego. Jeszcze jaka jest różnica między aliasami a zmianą nazw, bo czasami ludzie myślą, że to jest to samo, a tak do końca nie jest. No i tutaj na tym przykładzie mamy tak, trade pierwszy, który ma metodę fun i trade drugi, który też ma metodę fun, one mają inne implementacje. W klasie sobie używamy obu. Mówimy, że będziemy używali metody fun z trade'a pierwszego, a z trade'a drugiego, a z trade pierwszego metodę fun powiemy, że ona się będzie nazywała fun 2. No i teraz pytanie, co się stanie, jak na tej klasie wywołamy metodę run? Metoda run pochodzi z trade pierwszego i ona uruchamia metodę fun. Na this, no this to jest ta klasa, no ale teraz pytanie, które fun ona odpali? Czy odpali z trade'a drugiego, dlatego że w klasie A powiedzieliśmy, że implementację fun bierzemy z trade'a drugiego? Czy może uruchomi jednak funa z trade'a pierwszego, bo metoda run jest w trade'cie pierwszym zdefiniowana? No i niektóre źródła podają, że powinno być tak, inne, że tak. W wersji beta zrobi się zmiana nazwy, czyli faktycznie metoda run wywoła faktyczną metodę fun, jaka jest w implementacji klasy, a w implementacji klasy powiedzieliśmy, że to będzie metoda fun z trade'a drugiego. Czyli tutaj zostanie wypisane trade 2. Dodatkowa własność, jaką można robić przy stosowaniu trade'ów, to jest zmiana widoczności metody. Jeżeli w trade'cie powiedzieliśmy, że metoda jest publiczna, to później używając go operatorem as można zmienić jej widoczność na protected, na private, jak sobie chcemy. Jeżeli była protected, to ją upublicznić chyba też można. Znaczy możemy to sprawdzić nawet. Zadziałało, tak? Czyli rzeczywiście można w obie strony, można upubliczniać metody, które miały być metodami protected czy private. To jest fajne rozwiązanie, ale czasami może trochę nam nagmatwać, bo jeżeli ktoś faktycznie zdefiniował metodę, że ona ma być prywatna, no to chyba wiedział, co robi i ona miała być prywatna z jakichś powodów. Nie napisał sobie, że ona jest private, bo tak mu się podobało. Dlatego tutaj można czasami się pewnie przejechać na takim rozwiązaniu. Finala nie wiem, wiem, że ze statycznymi jest problem. Ale no to można sobie potestować, tak, bo no, można sobie ściągnąć tego PHP 5.4 i zobaczyć. Ja też nie wiem, też za dużo się z tym nie bawiłem, więc wszystkich opcji też nie sprawdzałem. To, co jeszcze jest fajne, to, że można sobie zagnieżdżać takie trade'y. Czyli można sobie... To słabo chyba widać, nie? Okej, więc mamy jakiś tam trade pierwszy, on ma zdefiniowaną metodę i on używa sobie jakiejś innej metody tej klasy, coś robi na takim obiekcie. I teraz możemy sobie zdefiniować dwa inne trade'y, które będą używały tego poprzedniego. I już one będą implementowały tą metodę, której używa ten główny. Czyli w zasadzie mamy coś takiego jak dziedziczenie, tak? W klasie bazowej mówimy sobie, że w dzieciach będzie jakaś metoda, w naszej metodzie używamy tego i później sobie dziedziczymy po tym. No i tutaj wszystko fajnie, tylko że ten pierwszy trade miał metodę move, został użyty w tych dwóch pozostałych, więc one przy spłaszczaniu też będą miały metodę move, wszystko jest fajnie, ale jak w klasie już użyjemy tych dwóch, no to one oba mają tą metodę move, mimo że ona nie była tam zaimplementowana, a była zaimplementowana gdzieś wyżej, to one ją mają. Więc niestety tutaj będzie fatal,
dlatego że jest konflikt, bo nie wiadomo skąd wziąć tą metodę move, czy wziąć tego wing animal, czy swim animal. Komunikat niestety za dużo nam nie mówi, bo komunikat z Fatala nam powie, że metoda move jest konflikt, tak, jest kolizja, no ale jak sobie, na przykład my pisaliśmy tylko jakieś dwa tracy z tych niżej, no to nie wiemy, gdzie jest ta move tak naprawdę, więc to jest coś niefajnego. Niektóre źródła podają, że to powinno działać, no ale nie zadziała. No i jeszcze dodatkowa własność, fajnie byłoby powiedzieć w tej klasie najwyżej, moving animal, skoro w metodzie move on używa jakiejś metody innej, to fajnie by było powiedzieć, że wszystkie klasy, wszystkie trajcy, które używają tego trajca, muszą mieć tą metodę, tak? Czyli coś jak w klasach jest abstrakcyjne funkcje, tak? No i tutaj też można to zrobić, czyli możemy sobie rozbudować tą klasę. W tym pierwszym trajcie sobie piszemy, że wymagana jest funkcja jakaś, ona będzie abstrakcyjna, więc dopóki ktoś jej nie zaimplementuje, to cały czas klasy będą muszą być abstrakcyjne. No i niestety w klasie, w implementacji, to już musimy powiedzieć, której move użyjemy, tak? Czy użyjemy z tej pierwszej, czy z tej drugiej. No i to nie jest fajne o tyle, że musimy wiedzieć, jakie metody są w trajcach, które używamy, w trajcach, których one używają. W tej hierarchii trajców wchodzić musimy coraz wyżej, żeby móc ładnie napisać, jakich metod faktycznie chcemy używać. Ale taki kawałek kodu już będzie działał. Ta metoda abstrakcyjna została zaimplementowana w trajcach niżej. Definiujemy sobie w klasie, których faktycznie metod chcemy używać. Wszystko działa fajnie. Dodatkowo trajcy i stan obiektu. Możemy sobie trajcem modyfikować stan obiektu, który jest właśnie obiektem jakiejś klasy, tak? Instancją danej klasy. No i na przykład poprzez to, że możemy sobie zwracać referencje do jakichś pól. No i na przykład ten trajc mówi, że musi być funkcja, która zwraca referencję na jakieś pole tej klasy i funkcja increment, która będzie inkrementowała właśnie to pole. No i wtedy, jeżeli sobie w klasie użyjemy właśnie takiego traita counter, zdefiniujemy to pole, zrobimy tą funkcję, zaimplementujemy funkcję, która zwraca referencję na to pole, wszystko fajnie działa, możemy sobie używać tego traita counter. To trochę tak jak przy prezentacji o frameworku UI. Nie wiem, skąd ty śmiech. To były behaviory, tam był na przykład taki behavior timestamp, który on chyba, zdaje się, dla każdego rekordu wstawiał timestamp modyfikacji. No to tutaj możemy sobie zrobić taki trait, który będzie robił właśnie takie zachowanie, czyli będzie ustawiał jakieś dane pole na wartość aktualnego timestampa i wtedy w klasie możemy po prostu użyć tego trajca i już, to jest wszystko, tak? Nic nie musimy dodatkowo implementować, tylko użyć jakiegoś trajca. No i to było mniej więcej przedstawione, jak te trajcy działają. Każdy sobie pewnie może już wyobrazić, do czego może ich użyć, jak mu to ułatwi życie, jak będzie fajnie, wszystkim będzie się podobało. No ale niestety to jest PHP 5.4, więc czy możemy sobie zrobić coś przed PHP 5.4, które nam pozwoli stosować podobne rozwiązania. No bo PHP 5.4 jeszcze nie ma oficjalnego release'u. Zanim on będzie, zanim się przesiądziemy, na niektórych systemach większych przesiadanie się na nowe wersje nie jest proste, trzeba wszystko przetestować, system nie może nas zawieść, nie może nie działać. Więc to jeszcze kawałek drogi przed nami, zanim będziemy mogli tego faktycznie używać w środowiskach produkcyjnych. No, ale czy możemy coś zrobić z PHP mniejszym niż 5.4? No i okazuje się, że możemy. W NKPL zrobiliśmy własny mechanizm, nazwany szablonami, angielskie templates. No i... Znaczy, dlatego mówię, że angielskie templates, że później wszędzie prawie będzie się pojawiało templates, żebyś nie czuli się zagubieni, chociaż... Więc to będzie to samo, tak? No i to z tego, co pamiętam, to głównymi osobami u nas, które na tym pracowały, to był Jakub Łopuszański i chyba Roman Tatar. I tutaj nie chcę, żebyście się
spodziewali nie wiadomo czego. To jest bardzo prosty mechanizm, on trochę może budzić obrzydzenie w was. Ale działa, używamy go na co dzień, mamy już trochę wystąpień takich szablonów w kodzie. No więc dobra, zobaczmy czym jest taki szablon. No i powiedzmy... No mogę, ale na prezentacji to nie działa, więc musiałbym to odpalić jakoś inaczej. Okej, ja ten szablon specjalnie nazwałem trade, dlatego żeby pokazać, że to właściwie przypomina to samo. Jak mamy jakiegoś prostego trade'a, on ma jakąś metodę, na przykład foo, i będziemy chcieli ją wrzucać do różnych klas. Tak jak to się robi w trade'ach, możemy w klasie napisać use trade i mamy tą implementację. No to my mamy taki szablon, on właśnie dlatego, on musi się tak nazywać, że to jest trade podkreślenie template, taka właśnie jest składnia takich szablonów, więc to jest bardzo prosty szablon, który możemy użyć w różnych klasach. No teraz, jak tego użyć? No i można tego użyć w ten sposób, powiedzmy z lewej strony, u góry widzimy właśnie tą implementację tego szablonu i możemy sobie zrobić klasę A, która dziedziczy po trade podkreślenie std class. Działa to w ten sposób, że w momencie uruchamiania kodu, jeżeli mamy jakąś klasę, gdziekolwiek wymienioną, która ma w nazwie podkreślenie, u nas to jest podkreślenie, ale to tak naprawdę może być jakiś inny znak, czy jakiś ciąg znaków, no to wiemy, że to korzysta z szablonu. No to jeżeli mamy użycie trade podkreślenie std class, to wiemy, że chcemy sobie znaleźć szablon, który się nazywa trade, szukamy sobie takiego szablonu i wszystkie wystąpienia w nim słowa template zamieniamy na to, co jest po podkreśleniu. Czyli tak jak tutaj mamy trade std class, to tak naprawdę w momencie uruchomienia tego kodu zostanie utworzona klasa trade std class na podstawie tego szablonu, gdzie wszystkie wystąpienia template zostaną zamienione na std class. No i wtedy już możemy sobie stworzyć obiekt tej klasy, wywołać na nim metodę foo. Wszystko działa. I to, co widać po prawej stronie, to właśnie to, jak to będzie wyglądało po uruchomieniu. Zostanie utworzona klasa trade std class, ona będzie miała taką implementację właśnie jak ten trade, a po prostu sobie dziedziczy po tym. Może trochę szersze użycie, to jest tak, że można sobie zrobić trade'a template, który dziedziczy po template. No i wtedy w trakcie uruchomienia tego kodu widzimy, że sobie tworzymy instancję, obiekt jako instancję klasy trade A. Jej nigdzie nie ma, ale ona ma w nazwie podkreślenie, więc poszukamy sobie szablonu o nazwie trade, on jest sobie tam wyżej, i wszystkie wystąpienia w nim template zamienimy na A. Czyli po uruchomieniu kodu zostanie utworzona taka implementacja, zostanie stworzona klasa trade A, która dziedziczy po A i dodatkowo dorzuca jej metodę foo. No i mechanizm jest o tyle prosty, że po uruchomieniu takiego kodu zostaną utworzone takie klasy i wtedy jasno widzimy, co tam się dzieje. Wiemy, że, klasa trade A to jest po prostu trade A, który dziedziczy A, czyli ma wszystko, co ma A. No i dodatkowo ma metodę publiczną foo, która została zdefiniowana w szablonie. Możemy jej normalnie używać. Żeby pokazać, jak to działa, to taki mały przykładzik, znaczy dokładnie ten będzie chyba nawet. No i okej, dobra, może zanim będzie przykład, to jeszcze jedną rzecz chcę pokazać, jak to działa, w sensie skąd się biorą te klasy, jak one są tworzone. No i to działa po prostu tak, to jest napisany prosty loader funkcji, loader class, który będzie nam tworzył te klasy. To jest prosta implementacja, żeby wam pokazać, jak to można zrobić, żeby to działało. Czyli, tak jak powiedziałem, patrzymy sobie na taką klasę, czy ona ma w nazwie podkreślenie. Jeżeli nie ma, to po prostu sobie dołączamy tą klasę. Każda klasa będzie w osobnym pliku dla ułatwienia. No i jeżeli to tam było podkreślenie, no to sobie sprawdzamy, czy w ogóle istnieje już taki plik z tą klasą, bo być może już raz użyliśmy tego szablonu z takimi klasami, już została utworzona ta klasa, więc nie ma sensu tworzyć tego ponownie.
Jeżeli taki plik nie istnieje, no to bierzemy sobie nazwę template'a. To jest ten początkowy do pierwszego podkreślenia fragment. Bierzemy sobie ten plik, wczytujemy go. Bierzemy sobie tą resztę, co jest po podkreśleniu. No i wszystkie wystąpienia template zamieniamy na to, co jest po podkreśleniu i wkładamy to do pliku. Zapisujemy tą implementację tej klasy, to spłaszczenie. Jak już sobie to spłaszczymy, zapisujemy sobie ten plik, możemy wywołać require na nim, mamy tą klasę, wszystko jest fajne, bo mamy już, potworzą nam się te klasy w momencie ich użycia, więc to jest leniwe, nie robimy tego na wyrost, jeżeli nie używamy. Utworzą są, możemy już z nich korzystać. No i właśnie postaram, czyli tak, mamy tutaj require load, to jest właśnie ten plik z tym autoloaderem class. No i tutaj mamy klasę simple demo, no i ona korzysta, i później sobie stworzymy instancję trade simple demo, więc jeszcze otworzymy sobie trade. Czemu tego nie ma? Więc mamy to, mamy sobie klasę simple demo, ona nie ma implementacji i tworzymy instancję obiektu trade simple demo. No i trade wygląda tak prosto, jak było tam na slajdach, czyli to jest trade template, extend template. No i jak to uruchomimy? Zostało wypisane to, czego się spodziewaliśmy, tak, bo było wypisane to, a była wywołana metoda foo na trade simple demo. No i zobaczymy sobie, że istnieje teraz już taki plik jak trade simple demo, no i on ma tą implementację. Trade, podkreślenie simple demo, extend simple demo, bo wszystkie wystąpienia template zostały zamienione na simple demo. No i on ma tą metodę foo i oczywiście wszystkie metody, które były zdefiniowane w simple demo. Więc to działa, zostaną potworzone te klasy, to będą fizyczne pliki na dysku, więc tutaj jak ktoś, wczoraj ktoś mnie pytał, czy jest jakiś narzut tego naszego mechanizmu, no to narzut jest taki jeden, że muszą zostać utworzone te pliki, ale one są tworzone tylko raz, czyli jak robimy deploy kodu raz w tygodniu, wrzucamy jakiś nowy kod, który używa nowych szablonów, no to pewnie zaraz sobie poklikamy po aplikacji, żeby przetestować, czy to działa. Wtedy te pliki się potworzą, no i później już nie ma tego narzutu, tak? Te pliki już istnieją, one są po prostu, implementacje tych klas są wczytywane z utworzonych już plików. Inny narzut jeszcze może być taki, że ta hierarchia jednak trochę nam rośnie tych klas, bo teraz mamy dodatkową klasę, która dziedziczy po czymś, więc ten stopień hierarchii klas tego drzewa trochę rośnie. Ale to nie jest duży narzut, tak? To i tak często w naszych kodach używamy dziedziczenia, całych dużych ścieżek dziedziczenia, więc ten narzut naprawdę nie będzie duży. Okay, więc, no i teraz jakiś przykład tego, jak tego używać, taki prawdziwszy, no to jest na przykład singleton, tak? Już wspomniany. Tu jest jakaś podstawowa implementacja singletona, która jest tam wzięta z jakiejś prezentacji z ZenPHP chyba, na jakichś slajdach była. No i mamy sobie taki szablon singleton template. Mówimy, że on implementuje singleton interface, dlatego, żeby można było później sprawdzić, jeżeli do jakiejś klasy, na przykład tutaj jest klasa B, która dziedziczy po singleton podkreślenie A, to później mając obiekt klasy B, można sprawdzić, czy on jest singletonem. Można sobie wywołać metodę is a singleton interface i wtedy będziemy wiedzieli, że on jest singletonem. Dlatego dorzucony jest ten interface. Tu jest chyba mały błąd, bo tam powinno być, że jednak singleton template dziedziczy po template. No, okej, fajnie. Czyli śpicie. No i w tym singleton template mamy implementację metody getInstance.
To jest jakaś tam prosta implementacja. No i teraz w każdej klasie możemy sobie powiedzieć, że albo klasa dziedziczy po singleton podkreślenie coś, czyli tak naprawdę dziedziczy po klasie, na przykład tutaj klasa B, dziedziczy po klasie A, ale dodatkowo jest singletonem. No i wtedy implementacja będzie po spłaszczeniu tego, utworzy się klasa singleton A, która będzie dziedziczyła po A, no i będzie miała dodatkową metodę getInstance. I później na obiekcie B można wywołać statyczną metodę getInstance, która zwróci obiekt i zawsze będzie zwracała ten sam obiekt. Więc już nie musimy tej funkcji getInstance pisać do każdej klasy, którą chcemy, żeby była singletonem. Wystarczy dodać ten szablon do niej i już, to jest wszystko. Czyli tak jak w traitsach, bo w traitsach można zrobić dokładnie taki sam przykład, można sobie zrobić traitsa singleton, który będzie miał metodę getInstance i później w klasie sobie napisać use singleton i jest. Więc mechanizm jest bardzo podobny, rozwiązuje te same problemy, nie musimy duplikować kodu, a jednocześnie używamy go w PHP 5.3, gdzie traitsów nie ma. Jakiś inny przykład, to jest jakieś przeszukiwanie grafu, no i zazwyczaj takie dwa podstawowe algorytmy przeszukiwania grafu to jest przeszukiwanie w głąb, przeszukiwanie wszerz. To abstrahując od tego, co to jest, to działa mniej więcej tak, że musimy mieć jakiś zbiór, w którym będziemy przechowywali odwiedzane wierzchołki. No i w jednym algorytmie tym zbiorem będzie stos, w innym będzie kolejka. No i teraz możemy sobie napisać dwie klasy, które implementują jedna kolejkę, druga implementuje stos. No i później w klasie GraphSearch to jest template i ten template możemy nałożyć na dwa różne zbiory. Albo na kolejkę, albo na stos. No i ponieważ każde wystąpienie słowa template zostanie zamienione na nazwę tej klasy, która jest po podkreśleniu, to także jak mamy tam w środku w implementacji new template, to słowo template zostanie zamienione na nazwę tej klasy. Czyli jak sobie używamy new graph search podkreślenie stack, no to implementacja tej klasy będzie wyglądała tak, że w metodzie search utworzymy sobie ten zbiór jako new stack, mając tą klasę i później będziemy operowali na stosie. Jeżeli użyjemy tego na kolejce, zostanie tam utworzona kolejka. Więc tych rozwiązań można, zastosowań tego można robić coraz więcej, bo patrząc właśnie na to, że to słowo template zostanie zamienione. Wada jest taka, że jak ktoś używa tego słowa normalnie gdzieś w kodzie, to ono też zostanie zamienione. No ale to można sobie, to jest proste słowo template, a oczywiście można tam użyć czegoś bardziej skomplikowanego, czego normalnie w kodzie nie zobaczymy. No i ktoś pewnie może powiedzieć, ok, w traitsach można zrobić to samo, tak, zgadzam się, można zrobić to samo. Tutaj jest implementacja tego samego mniej więcej w traitsach, czyli na przykład przykładowa, bo tych pomysłów też może być kilka, możemy sobie zrobić trait get queue, get stack i ona będzie miała jedną prostą metodę, get set, która zwraca ten nowy obiekt kolejki. I wtedy w klasie graph search używamy albo traita get queue, albo traita get stack, jakiego chcemy. No i ponieważ w metodzie search jest wywoływana metoda this get set, no to ona będzie pochodziła z traitsa, którego użyjemy. Jeżeli użyjemy traitsa, który zwraca kolejkę, będziemy mieli kolejkę. Jeżeli użyjemy traitsa, który zwraca stos, będziemy mieli stos. Więc tak, w traitsach można zrobić to samo, ale tak jak mówiłem, traitsy są w PHP 5.4. Inny przykład to jest to, że można składać takie template'y. I jeden z przykładów, do czego my je zastosowaliśmy, gdzie mieliśmy dużą potrzebę, to były kartki świąteczne. Na naszej klasie można sobie czasami z okazji różnych świąt wysyłać kartki świąteczne. No i taka kartka ma kilka własności. Może być darmowa, może być płatna. Może być anonimowa, może być podpisana. Może być animowana. No i teraz w zależności jaka ona jest, no to ma różne implementacje. Na przykład kartka animowana ma inną implementację wyświetlania, bo tam pewnie jakiś będzie załączany plik flashowy, który będzie wyświetlał tą kartkę. Jeżeli to jest kartka statyczna, to będzie jakiś obrazek. Więc implementacje te są różne. No i teraz jeżeli mamy różne warianty tych kartek, czyli na przykład jest płatna, animowana, anonimowa, ale jest też płatna, animowana, ale nie anonimowa, albo płatna, anonimowa, ale animowana i tak dalej, tych złożeń, wiadomo, jak mamy trzy różne, może być płatna, może być animowana i może być anonimowa, no to tych różnych wariantów wiadomo ile jest, tak?
No i dlatego powstał ten mechanizm, bo na przykład sobie zdefiniujemy taki szablon paid postcard, który będzie miał implementację dla płacenia za kartki. Zdefiniujemy sobie animated postcard, który po prostu będzie nadpisywał implementację wyświetlania kartki, żeby tam był wyświetlony jakiś SWF. No i anonimowa, żeby nie wyświetlał podpisu, powiedzmy, autora tej kartki, nadawcy kartki. No i później możemy sobie to składać w dowolny sposób, tak? Możemy sobie zrobić jakąś kartkę i powiedzieć, że ona jest płatna, animowana i anonimowa. Albo możemy sobie zrobić inną kartkę, która jest płatna i anonimowa, ale już nie jest animowana. Już nie musimy sami pisać tych implementacji, przenosić tego, tworzyć tych klas. Wystarczy po prostu poskładać sobie odpowiednie szablony. No i to też mogę pokazać, jak, aha, no bo tutaj jest kilka użytych, więc ten mechanizm autoloadu, jak pamiętacie ze slajdu, wygląda tak, że wyszukiwane jest pierwsze podkreślenie, więc w tym wypadku jest paid postcard i jest cała długa nazwa, która teoretycznie jest jakąś klasą. Ona się składa z szablonów, ale wystarczy ją wygenerować i użyć jak normalnej klasy. Więc zostanie wyszukany paid postcard jako szablon. Za template zostanie podstawiony cały ten długi ciąg, który też ma w sobie podkreślenia. To będzie dziedziczyło po właśnie tym długim ciągu, więc skoro dziedziczy po tym długim ciągu, to będziemy potrzebowali też tej klasy. No i tam znowu zostanie uruchomiony autoloader klasy, który znowu sobie wytnie animated postcard i tak dalej, aż utworzy te wszystkie klasy po kolei. No i to sobie możemy zobaczyć. Jak sobie zobaczymy, tutaj są zdefiniowane te właśnie template'y, na przykład animated postcard. To jest po prostu, nie ma kodu, ale żeby zobrazować, jak to się tworzy, a nie jaki ten kod faktycznie jest, to są takie proste template'y potworzone. Jest utworzona po prostu klasa postcard, która jako jest tym głównym szablonem kartki, czy nie szablonem, tylko główną implementacją wszystkich tych metod, które tam kartka musi mieć, żeby można było ją wysyłać i tak dalej, renderować. No i teraz, jak sobie zobaczymy, chcemy to przetestować, to chcemy po prostu wziąć sam kart. I sam kart, no to właśnie rozszerza paid postcard, bierze animated postcard, anonymous postcard i na końcu tą postcard. No i jak to uruchomimy? Nic się nie stało, bo nie było tam nic ciekawego, ale jak sobie zobaczymy, jakie są pliki, no to zostały nam potworzone właśnie te wszystkie implementacje. Ta klasa sam postcard dziedziczyła po czymś takim długim, no i widzimy taki plik z tą właśnie długą nazwą. Jak sobie go zobaczymy, co on ma w sobie. No to jest taka klasa, która dziedziczy znowu po czymś długim, no bo to jest od tego pierwszego podkreślenia reszta, no i znowu jest plik z taką nazwą i tam jest dalsza ta implementacja. No i to jest o tyle, ok, tworzy się nam być może dużo plików, tworzy się ta struktura drzewa hierarchii klas coraz wyższa, drzewo jest coraz wyższe, ale zaleta jest tego taka, że jak mamy wiele tych plików, to później komunikaty są dosyć jasne, bo jest powiedziane, że błąd jest w takim a takim pliku, możemy go otworzyć, zobaczyć, jaka jest jego implementacja. Wszyscy znamy dziedziczenie, stosujemy je, więc po prostu później patrząc sobie na kolejne te klasy, w jasny sposób widać, co tam się dzieje. Jest proste dziedziczenie, wiadomo skąd co pochodzi, dosyć łatwo się na tym operuje, dosyć łatwo się to debuguje. Co już nie musi być takie proste przy okazji traitsów. No i tak jak mówiłem, pewnie niektórych z was to wzbudza takie obrzydzenie, że tak składać klasy z automatu, pisać jakieś template, to nie jest nic ładnego. Zgodzę się, może nie być, ale jest użyteczne, działa fajnie, rozwiązuje problemy, nie duplikujemy kodu, jest fajnie. No jeszcze tak na koniec małe porównanie, co gdzie można. Wymieniłem tylko kilka jakichś tam zalet. One niekoniecznie są takie, że coś mają template'y, czegoś nie mają traitsy i to jest złe.
ale oba można zagnieżdżać i składać. W template'ach można robić te interfejsy, po których później możemy wykrywać, czy jakaś klasa używa jakiegoś szablonu. Jeżeli ona implementuje ten interfejs, a ten interfejs się nazywa interfejs szablonu X, no to wiemy, że ona używa szablonu X. W traitsach niestety nie ma tej możliwości. Nie jesteśmy w stanie dynamicznie sprawdzić, czy jakaś klasa używa traitsa. Przynajmniej na razie nie możemy, może w oficjalnym release to będzie. Co nie jest fajne, bo jak na jakiejś klasie chcemy użyć jakiejś metody, to chcemy wiedzieć, że ona ją ma i czasami dynamicznie chcemy sprawdzić, czy ta klasa ma tą metodę. Na przykład poprzez, czy tam zestaw metod, czyli czy używa jakiegoś traitsa. No na razie tego się nie da zrobić. Można sterować, która w obu rozwiązaniach można sterować, która implementacja, którą implementacji użyjemy, czy z traitsa pierwszego, czy z traitsa drugiego. Z tym, że w traitsach nie przysłonimy metody klasy, jeżeli ona tam jest zdefiniowana, a w template'ach musimy uważać, w jakiej kolejności składamy sobie szablony. No i kolejność składania będzie miała znaczenie później, której metody, której implementacji używamy. Oba rozwiązania są kompilowane do właściwej implementacji. W szablonach po prostu są tworzone te klasy, one istnieją na dysku i są wczytywane. W traitsach się dzieje to automatycznie, ale też następuje to spłaszczenie. No, w traitsach jeszcze jest ta zaleta, że można zmienić widoczność metod, w template'ach nie można. Chociaż pewnie można sobie to jakoś wzbogacić, ten mechanizm. A to, co było przy templates, to było aktualizacja kodu. Musicie usuwać wszystkie... Tak, znaczy... akurat u nas to jest zrobione tak, że tak naprawdę przy wrzucaniu nowego kodu na produkcję, to jest jakby tworzone, wrzucana paczka tego kodu, który pochodzi z repozytorium. On nie ma tych klas wygenerowanych, bo ich nie ma w repozytorium. No i wtedy pierwsze użycie tej klasy stworzy tą klasę. Pewnie w większych serwisach zawsze są używane jakieś buildery, czy to Fink, czy cokolwiek do budowania. On to może czyścić te klasy, generować je na nowo, czy czyścić nawet wszystko, budować projekt gdzieś z boku. Więc to nie jest taki duży problem. No i to w zasadzie będzie wszystko. Tutaj jest parę źródeł, gdzie można sobie doczytać, poprzeglądać o traitsach. Jest też link do naszego blogu deweloperskiego, na którym też jest co nieco o tych template'ach naszych, o których mówiłem. No i to jest wszystko. Jakieś pytania jeszcze? Można zadawać pytania nie związane z prezentacją, a związane z naszą klasą, jeżeli ktoś ma takie. No to teraz tu, aha, dobra, to będziecie mieli mikrofon. Już o traitsach słyszałem od jakiegoś czasu, byłem dość optymistycznie nastawiony po prezentacjach, które tutaj na PHP-konie miałem okazję obejrzeć. Jednak będę podchodził z dużą rezerwą, jeśli zobaczę kod, który używa tej funkcji. Wydaje mi się, że traitsy to jest ładna nazwa i uzasadnienie dla kopiuj-wklej bezmyślnego. Wydaje mi się, że dużo osób będzie tego używać szczęśliwie, zastępując kopiuj-wklej, bezmyślny kod i tak dalej. Wygląda to jak interfejs z implementacją. Co za tym idzie? Pojawią się pewnie problemy, ponieważ przynajmniej z osobami, którymi miałem okazję rozmawiać czy współpracować, ciężko było znaleźć osoby, które miałyby sensowne pojęcie, co to jest interfejs, jak tego używać. Niestety. No, może mieliście więcej szczęścia, jednak no, widzę też, jak wygląda kod w niektórych projektach, więc podejrzewam, że wcale nie wygląda to dużo lepiej w innych miejscach. Poza tym wydaje mi się, że traitsy będą używane tam, gdzie można by było to zrobić dużo prościej, łatwiej, efektywniej przy użyciu jakichś wzorców projektowych. Nawet te rzeczy, które ty pokazywałeś, sklejanie masy klas w jedną, jest to do zastąpienia w, nie wiem, trzech linijkach przy użyciu odpowiedniego wstrzykiwania odpowiednich klas i tak dalej. Poza tym traitsy, jest to przynajmniej z tego, co widzę, tak jakby używanie operatora new na przykład w konstruktorze, co za tym idzie, mamy wszystko zahardkodowane, ciężej będzie przetestować. Nie ma możliwości później zastąpienia tego traitsa w jakiś łatwy sposób jego implementacji. Ja powiem tak, to jest twoje zdanie na temat tego kodu. Moje jest inne, moje jest takie, że warto używać traitsów do tego, do czego są stworzone, czyli do
ponownego użycia kodu poziomego, czyli gdzieś tam w hierarchii klas, gdzie klasy są w różnych miejscach. I to nie jest copy and paste, bo co jest złego w copy and paste? To, że nam się powtarzają bezmyślne kopiowanie. Tutaj nie chodzi o to, żeby ono było bezmyślne, bo jak używasz jakiegoś trace'a, to wiesz, co on zawiera i faktycznie chcesz go użyć. Złe w copy and paste jest to, że mamy duplikację kodu. Jeżeli w nim jest bug, to musimy znaleźć wszystkie wystąpienia. No i tutaj już nie mamy tego problemu, tak? Więc trace'y nam załatwiają niektóre problemy. Oczywiście nie załatwią nam wszystkiego. No i oczywiście trzeba ich używać z głową, tak? No, jak będziesz miał jakiegoś programistę, który będzie używał tego bezmyślnie, no to oczywiście, ale jeżeli nie będzie miał trace'ów, to on i tak może narobić głupot. Zgadzam się też z tym, że można robić jakieś inne rozwiązania, jakby choć w frameworku i jest, behaviory są i można stosować wzorce projektowe do niektórych tych rzeczy, ale często ten kod jest zagmatwany, jak jeżeli mamy jakieś wrapery, strategie, ten kod jest dziwny flow między w kodzie, no to też nie jest fajne do debugowania, do wyszukiwania, do odnalezienia się w tym kodzie, jak to wygląda. Więc być może czasami takie rozwiązania jak trace'y czy szamblony pozwalają ułatwić ten kod do prostych rzeczy. To nie są zazwyczaj bardzo rozbudowane rozwiązania. Jest jakiś prosty kawałek kodu, który chcemy użyć w dwóch miejscach. No i czasami nie ma sensu robić jakichś wraperów, strategii czy czegokolwiek. Mam pytanie, czy wierzysz może, czy trace'ów zostanie jakoś przeniesiony do refleksji? Nie mam pojęcia. Aha, tak. W jednym z tych źródeł, co podałem, zdaje się, że jest to i chyba, znaczy gdzieś można znaleźć i tak jest. Można z refleksji używać, sprawdzić, czy są metody i tak dalej, to wszystko, co jest, zostało to przeniesione. Nie wiem, czy wszystko, ale część została. Można spytać pewnie tego pana w różowej koszulce tam z tyłu, co siedzi, który miał wczoraj prezentację, on pewnie będzie wiedział więcej na ten temat. Słucham? Znaczy ta prezentacja pewnie będzie umieszczona, ale znaczy który... Na stronie konferencji będzie umieszczona. Aha, okej. Okay. Ale to też w Google można sobie wpisać PHP trace i to wszystko się znajdzie w zasadzie. Oprócz tego ostatniego. Dobra, dostałem sygnał, że niestety musimy już kończyć, bo obiad się zaczyna, tak, więc oddaję głos głównemu organizatorowi. Ewentualnie jak ktoś chce, to też gdzieś się będę jeszcze kręcił, jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania, zapraszam. Mogą być niezwiązane z tym, a mogą być o naszej klasie, jak ktoś chce.